Panorama, Krystyna Antosik, dobry wieczór. Unia Europejska zaprosiła państwa Europy Środkowej i Wschodniej na konferencję w Paryżu poświęconą stabilizacji i bezpieczeństwu w regionie. Obiecano też większe otwarcie zachodnioeuropejskich rynków na wschód. Na konferencję paryską zostaną zaproszone Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Republiki Nadbałtyckie. Pozostałe z ponad 50 krajów członkowskich Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie będą obserwatorami. Unia Europejska chce zapobiegać konfliktom na wschodzie kontynentu, podkreślał szef belgijskiej dyplomacji Willy Klass. Dlatego Unia lansuje pakt stabilizacyjny autorstwa francuskiego premiera Balladura. Państwa wschodnioeuropejskie zobowiązałyby się w tym pakcie do poszanowania istniejących granic i praw mniejszości. Unia obiecuje także aktywniejszą współpracę gospodarczą ze wschodnimi i południowymi sąsiadami. Ma to być spektakularny przykład wypełnienia litery i ducha GATT, czyli negocjowanego właśnie ogólnego układu o cłach i wolnym handlu światowym. Szefowie dwunastki przyjęli formalnie plan wyjścia z recesji. Jego podstawą ma być Biała Księga Jacques'a Delors'a. Plan zakłada unowocześnienie gospodarki, by stała się konkurencyjna po liberalizacji handlu światowego. Jednocześnie mają być stworzone miliony miejsc pracy, by dać nadzieję na przyszłość rosnącej armii bezrobotnych. Jednak kluczową dla powodzenia planu sprawę, skąd wziąć na to pieniądze, zostawiono do rozwiązania ministrom finansów. Decyzje szczytu w sprawie Europy Środkowej można interpretować dwojako. Albo jest to kolejna próba zbycia nas ogólnikami, a wtedy konferencja paryska byłaby tylko powieleniem i tak już bezsilnej w sprawach bezpieczeństwa KBWE. Można też uznać, że lepszy rydz niż nic, że Europa Środkowa na tyle głośno przypominała o swoim istnieniu, że Zachód nie może zupełnie zignorować jej interesów. O wszystkim jak zwykle rozstrzygnie praktyka. Z Brukseli dla Panoramy mówił Jacek Biernacki. W nocy z piątku na sobotę Michał Gorbaczow, wracając do Moskwy z Wielkiej Brytanii, udzielił na lotnisku wywiadu telewizji polskiej, greckiej Radiu Z. Były prezydent ZSRR zapytany, czy to prawda, że w 90 roku dogadał się z przywódcami Zachodu, że NATO nie będzie rozszerzało się na wschód, odpowiedział. Tak, dogadaliśmy się wówczas i jest to zapisane w umowach międzynarodowych, że ani NATO, ani nawet Republika Federalna Niemiec nie będzie rozmieszczać na terytorium byłego NRD żadnych wojsk. Myślę, że sprawa wyjścia Europy Środkowo-Wschodniej do NATO została niewłaściwie postawiona. Może wynika to z tego, że Amerykanie boją się pomniejszenia ich roli. Myślę, że niepotrzebnie, ale powinni im to powiedzieć Europejczycy, wszyscy i wyraźnie. Niepokoi mnie co innego. Być może Rosja dała powód pewnymi imperskimi manierami, a raczej wypowiedziami. W gruncie rzeczy nic się za tym nie kryło, ale wypowiedzi były. Nasi rządzący zaczęli konkurować z patriotami, kto silniejszy. Oni czują, że społeczeństwo jakoś to przeżywa. Jednak ani jedni, ani drudzy nie mają racji. To nie ta droga. Trzeba twardo powiedzieć naszym przyjaciołom Europy Środkowo-Wschodniej, że Rosjanie nigdy nie będą wojować. W przeddzień wyborów parlamentarnych i referendum konstytucyjnego w Rosji przedstawiciele ugrupowań demokratycznych obawiali się niekorzystnych dla siebie wyników głosowania i sukcesu wyborczego faszyzującej partii liberalno-demokratycznej Władimira Żyrynowskiego. Leonid Siedow z Ogólnorosyjskiego Ośrodka Badań Opinii Publicznej przewiduje, że partia Żyrynowskiego wyjdzie na drugie miejsce po radykalnie reformatorskim bloku Wybór Rosji. Zdaniem Siedowa Wybór Rosji zdobędzie mniej niż 25% głosów, a blok Jawlińskiego poniżej 13%. 5-procentowy próg przekroczą Komunistyczna Partia Rosji Gennadija Zjuganowa, Demokratyczna Partia Rosji Nikołaja Trawkina i prawdopodobnie Partia Rosyjskiej Jedności i Zgody. Co do wyników referendum, przeważa opinia, że projekt konstytucji przejdzie małą większością głosów. Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej będą miały po jednym przedstawicielu w trzech prezydenckich ministerstwach: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, zapowiedział Aleksander Kwaśniewski, otwierając posiedzenie Rady Naczelnej SDRP. Nieoficjalnie wiemy, że kandydatem SDRP na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych jest poseł SLD Zbigniew Sobutka, a na wiceministra obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Aleksander Kwaśniewski zapowiedział też, że koalicja wymieni wojewodów tam, gdzie uzna to za konieczne. W dzień na ogół pochmurno. W całym kraju deszcz ze śniegiem, a na Mazurach śnieg. Temperatura od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 4 na Dolnym Śląsku. Dość silny i porywisty wiatr z zachodu. To wszystko w Panoramie o północy. Następna panorama dopiero o 16. Zapraszamy.
To jeszcze nie koniec naszego sobotniego spotkania, choć już teraz chciałabym zachęcić Państwa do oglądania Dwójki również w niedzielę. Nasz program rozpoczniemy o 7:30. Przedstawimy wtedy echa tygodnia. Piotruś Pan i Piraci o 8:00. Rekwiem dla Grenady, 7 odcinek serialu hiszpańskiego o 8:25. Słowo na niedzielę o 9:20. O 9:25 Światowy Dzień Dziecka. Podczas całego niedzielnego spotkania mówić będziemy o dzieciach, ich prawach, problemach, radościach. Programy lokalne rozpoczną się o 9:30. O 10:30 wzrokowa lista przebojów Marka Niedźwieckiego. Godzina z Haną Barberą rozpocznie się o 11:00, a w samo południe film fabularny produkcji włosko-francusko-hiszpańskiej Nefretete, Królowa Nilu. Truskawkowe studio o 13:40. O godzinie 14:00 klubowy Puchar Świata w piłce nożnej. Część pierwsza. O 14:50 Światowy Dzień Dziecka. Część druga klubowego Pucharu Świata o 15:00. O 15:50 ciąg dalszy rozmów o dzieciach, ich prawach, problemach i radościach. Panorama o 16:00. O 16:10 Światowy Dzień Dziecka. A Dzieciaki, Kłopoty i My, czyli 12 już odcinek serialu amerykańskiego o 16:20. O 16:45 Animals, program Ewy Banaszkiewicz, a w programie o stosunku dzieci do zwierząt. Wydarzenia tygodnia 17:15. Światowy Dzień Dziecka 17:45. W magazynie Chimera o 17:50 między innymi spotkanie z pisarzem Henrykiem Grynbergiem. Filmy Fritza Langa, relacja z wystawy sztuki Temersonów. Teleturniej Gra 18:25. O 18:50 gościem Dwójki będzie Stanisława Cylińska. O 19:00 rozpocznie się koncert mozartowski na rzecz Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. A Kuku, Panie Kruku o 20:00. O 20:10 godzina szczerości z Janiną Ochojską, szefową polskiego oddziału Fundacji Equilibre. Janina Ochojska w tym roku została wybrana kobietą Europy. Panorama o 21:00. O 21:30 Upwith People, fragmenty koncertu zespołu Upwith People, który odbył się 11 grudnia w Operetce Warszawskiej. 22:30 to czas na serial produkcji jugosłowiańskiej Tata w podróży służbowej, drugi odcinek. O 23:30 Światowy Dzień Dziecka. 20 minut przed północą notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Program zrealizowany w 40. rocznicę śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W reżyserii Tomasza Stecewicza wystąpią Tadeusz Malak i Marcin Krzyżanowski. Panorama o północy, a 5 minut później Steps Ahead. Film muzyczny produkcji japońsko-angielskiej. Film zrealizowany w czasie koncertu, który odbył się w Japonii w 1986 roku. Program niedzielny zakończymy o 1:00. Mniej więcej o tej samej porze jak dzisiaj. Teraz zapraszam nocnych widzów na relację z wręczenia Europejskich Nagród Filmowych Feliksy 1993. Dobry wieczór Państwu. Grało dla Państwa trio Ars Vitalis z Kolonii. Świętujemy dzisiaj Feliksa, szósty z kolei raz. W jego szóstym roku i z tego co widzę, rodzina powiększa się. Główną rolę gra dziś wieczorem ten oto projektor. Z tego też względu stoi właśnie po środku. Projektor ten pokaże nam klasę twórców filmowych z całej Europy.
Widzę tam Svena Wendersa. Guten Abend. Dobry wieczór. Otto. Pan Eier. Przewodniczący Europejskiej Akademii Filmowej. Przywitaj naszych gości. Postawiliśmy diagnozę dotyczącą trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się kino europejskie. A teraz przejdźmy do terapii. Jedno wiemy wszyscy. Nie musimy ustawiać się z naszymi światłami w cieniu. Nasze kino europejskie jest dobre. I może byłoby dobrym początkiem terapii to, co zobaczymy dzisiejszego wieczora. Filmy europejskie ostatniego roku. Prowadzącą jest dzisiejszego wieczoru francuska aktorka Fanny Ardant, znana z filmów swojego męża François Truffaut. Dobry wieczór. Ten kinowy wieczór ma nam uświadomić, że Europa powinna zachować swoje odrębności. Jeżeli jej się to uda, to będziemy nadal mieli w Europie bardzo różnorodne i bardzo wszechstronne kino. Inne kino, które nie będzie ani kopią, ani przeciwnikiem kina amerykańskiego. W statku marzeń Felliniego jedna osoba zwraca się do drugiej słowami. Ma się wrażenie przez cały czas, że za chwilę zostanie objawiona jakaś tajemnica. Uczucie to mamy również wtedy, kiedy dajemy się porwać Felliniemu. Obrazy, które reżyser nam pozostawił, są ciągle bardzo silne i bardzo osobiste. Witam moich kolegów, Santę Berger i Maxa von Sydow, którzy za chwilę wręczą nagrodę za najlepsze osiągnięcie indywidualne roku. Dobry wieczór. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu trzy filmy, które uzyskały nominację do nagrody za najlepsze osiągnięcie indywidualne roku. Pierwszy zostanie pokazany film belgijski, C'est arrivé près de chez vous, który u nas w Niemczech wyświetlany jest pod tytułem Man beißt Hund, czyli Człowiek gryzie psa. Film ten jest satyrą, gorzką, złą satyrą telewizji realistycznej. Ben jest mordercą, killerem wykonującym to straszne zajęcie jako wolny zawód. Ben z dumą demonstruje ekipie telewizyjnej swoje niekonwencjonalne metody pracy. Benoît Poelvoorde jest nie tylko twórcą głównej roli, ale także współautorem i reżyserem w jednej osobie. A więc mamy tu do czynienia z filmowym multitalentem. W wolnych chwilach od czasu do czasu Ben pojawia się jako tak zwany nutzmensch, czyli człowiek społecznie użyteczny i udowadnia, iż potrafi coś więcej niż tylko zabijać. Być może nie wiecie Państwo, iż w ostatnim czasie Amerykanie oglądają coraz więcej filmów europejskich. W każdym razie jeden z nich podoba im się, szczególnie The Crying Game. The Crying Game von Neil Jordan
The Crying Game Nila Jordana jest historią miłosną, na której kładzie się cień siły przemocy politycznej. Bohater filmu osiada na stałe w Londynie, gdzie zakochuje się w ciemnoskórej piosenkarce. Nie może jednak rozpocząć tak, jak pragnie, nowego życia. Przeszłość nieustannie ciąży nad nim. Angielski producent filmowy Nick Paul otrzymuje wraz ze swoim partnerem Stevenem Willey nagrodę za najlepsze indywidualne osiągnięcie roku. Zrobiony przez nich film The Crying Game odniósł nieoczekiwanie dużo większy sukces w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, chciałbym przeprosić w imieniu mojego partnera Stevena Willey, który nie mógł osobiście przybyć na rozdanie nagród z powodów zawodowych. Jeszcze jedną osobą, która nie mogła osobiście pojawić się na rozdaniu nagród w berlińskim studiu, jest włoski aktor i komik Roberto Benigni. Poczynił on jednak własne indywidualne przemyślenia i uwagi na temat kina europejskiego, które zilustrował plastycznie. Teraz Europejczycy muszą robić filmy w tej pozycji, od dołu. To jest jedyna odpowiedź Amerykanom, ponieważ oni robią to od góry. Kino musi zmienić kierunek. Od dołu. Roberto Benigni, tak, tak. Witam panią reżyser Claire Denis Francji, a także belgijskiego kolegę Jakuba Van Damme, który przed 2 laty sam był laureatem Felixa tu w Berlinie za film Todo der Held, Śmierć albo Bohater. Wręczą mi za chwilę Felixy za szczególne zasługi dla kina. Nagroda za szczególne zasługi dla kina przyznana zostanie w tym roku Berlińczykom Erice i Ulrichowi Gregor oraz Rosjaninowi Normanowi Kleman. Od ponad 20 lat Ulrich i Erika Gregor troszczą się wspólnie ze Związkiem Miłośników Kinematyki Niemieckiej o właściwy, dobry profil berlińskiego kina Arsenal. Na początku lat 70. to właściwie oni dali znajdującemu się w kryzysie berlińskiemu festiwalowi filmowemu nowy impuls. My kochamy właśnie kino trudne. Im trudniejszy jest film, tym bardziej jest on wyzywający. Wymagający. Sądzimy, że kino ma możliwość przemawiania do widza na różnych płaszczyznach. Kino jest nie tylko elementem rozrywkowym, ale także powinno być czynnikiem informującym, wskazującym nowe horyzonty. W ogóle filmy, które popychają kinematografię z miejsca, posuwają ją do przodu. Filmy, które niosą ze sobą jakieś nowe idee, pomysły. Międzynarodowe Forum Młodego Filmu pokazuje, czy może lepiej prezentuje, nie tylko nadzwyczajne zjawiska na Berlinale. Broszury informacyjne wydawane przez Forum zawierają bowiem także wiele zwykłych danych, o kulisach, wypowiedzi reżyserów. Uważamy rozmowy, dyskusje o filmie za tak samo ważne elementy, jak sama projekcja filmu. Są to rzeczy, które należy postawić obok siebie i to jest dla nas bardzo ważne. Ze swoją żoną Eryką dzieli Ulrich Gregor biurko, przy którym wspólnie pracują. Poznali się oczywiście w kinie. W pewien środowy wieczór wybrałam się do studia filmowego, gdzie wyświetlano właśnie niemiecki film pod tytułem Menschen am Sonntag, Ludzie w niedzielę. Po projekcji wzięłam udział w toczącej się na temat filmu dyskusji, wyrażając swoją opinię o nim. Okazało się, że moje zdanie było odosobnione, wszyscy byli przeciwko mnie. Udałam się do domu bardzo przygnębiona i nagle ktoś dogonił mnie i poprosił, abym
powróciła, gdyż w przeciwnym razie dyskusja stanie się bardzo nudna. Następnego dnia poszłam więc znowu do studia filmowego, aby wziąć udział w dyskusji. Potem okazało się, że nikt nie chce sprzedawać biletów do kina, ani ich przerywać przy wejściu na salę kinową. Ja na to zgodziłam się. Robiłam to bardzo chętnie. Nawet dziś możemy czasem zobaczyć Erikę Gregor stojącą przy wejściu do sali kinowej, gdyż, jak twierdzi, także w ten sposób można podtrzymać kontakt z publicznością. Szczególnie chętnie Erika przerywa bilety wówczas, gdy przedmowę do projekcji wygłasza stary przyjaciel, od wielu już lat rosyjski teoretyk kina Norman Kleman jest gościem Gregorów. To państwo Gregor bardzo często przyjeżdżali do Moskwy i próbowali pokazywać nie tylko historyczne monumenty, ale także coś nowego. Nie tylko z Rosji, to jest Moskwy, Leningradu, ale również z Republik Kaukaskich albo Azji Środkowej. Bardzo wiele z tych filmów miało i ma swoje prapremiery tu, w Forum albo w Arsenale. Jako specjalista od Eisensteina zrekonstruował Norman Kleman wiele filmów wielkiego radzieckiego reżysera. Dziś jest on dyrektorem Moskiewskiego Muzeum Filmu. Jesteśmy komplementarni do naszej kinoteki. Zbieramy nie tylko filmy. Powinniśmy zbierać wszystkie dokumenty, takie jak szkice filmowe, plakaty, zdjęcia, scenariusze, a więc wszystko, co wiąże się z historią filmu. Małym fragmentem, wycinkiem historii filmu jest także przyjaźń Klemana z Gorgami. Właściwie od samego początku wiszą tu na ścianach te właśnie stare zdjęcia. Jak kiedyś ktoś podsumował, ta sala kinowa to miejsce, gdzie wiszą fotosy filmu radzieckiego, a krzesła dla widzów są podarunkiem od Stanów Zjednoczonych. Nasze stare krzesła musiały już zostać wymienione na nowe i właśnie wtedy dostaliśmy te nowe krzesła jako prezent od USA. Byliśmy wówczas, jak sądzę, jedyną instytucją, która mogła powiedzieć o sobie, jesteśmy w stanie doprowadzić do pewnej kooperacji między Wschodem a Zachodem, przyjmując pomoc obu stron. I ciągle jeszcze wiszą na ścianach te stare radzieckie fotosy, które być może należałoby wymienić na inne nowe, ale z drugiej strony jest to także część naszej własnej historii, naszego życia, dlatego pozostawiliśmy je. Zasłużona nagroda dla trójki idealistów, którzy całe swoje życie poświęcili wspieraniu filmu artystycznego. Przed dwoma lub trzema laty kojarzyłem sobie słowo gad z postacią z nordyckich baśni. Dziś jednak wiem już, co to oznacza. Sprawdziłem to sobie. General Agreement and Trade and Tariff, czyli ogólne porozumienie w sprawie taryf i ceł. Chodzi tu o nowe uregulowania w handlu światowym, poprzez które, na mocy których, film zostaje uznany za czysty towar. Jest to oczywiście spory problem w kontekście naszego europejskiego pojęcia rozumienia kultury. Jest więc film wyłącznie towarem, czy musi być chroniony, podobnie jak inne gatunki sztuki? Wielki problem. Wielki problem, ale Francuzi bardzo zasłużyli się w dziedzinie ochrony europejskich wytworów czy też produktów kultury. Michel Piccoli powie nam teraz kilka słów o wpływie uregulowań w handlu światowym gad na kino oraz wypowie się na temat przyszłości kina europejskiego. Czy jest...